Demony są wściekłe! Przybywają z otchłani! Do broni! Do broni! Tyle. Tych demonów. Demony Asmodana zrobiły ogromny wyłom w murze i wchodzą w głąb twierdzy. Jeżeli wyłom nie zostanie zamknięty, twierdza padnie. No to musi zostać zamknięty. Pójdę. Dziwi mnie to, że jeszcze nikogo tutaj nie ma tutaj więcej. O. Byłem tutaj wielokrotnie, dokładnie w tym zadaniu, dokładnie w tym momencie i nigdy nie musiałem jeszcze iść w tą stronę. Zawsze jest ten pierwszy raz. Bardzo mi się podobają te szkielety z tymi tarczami niebieskimi. Że lubię niebieski, a jeszcze oni tak fajnie się bronią. To mi się podoba. Udało nam się! To prawda? Kto by się spodziewał? Dobra, generalnie, zaklinaczka, co ty tutaj masz? 2 punkty życia. 3 punkty życia na sekundę. W niektórych z tych beczek jest chyba paliwo. Może da się ich użyć przeciwko naszym wrogom. Pewnie, że się da, tyle że z małą efektywnością. Zamienię wartownika na... Kolczasta pułapka, używałem tego w ogóle? Chyba nie, no to sobie pobawimy się tym. Dobra, dobra. O, zaklinaczka! Właśnie zaklinaczka ma najwyższy potencjalny poziom dla umiejętności. Dopiero na 30 ostatnia umiejętność jest do odblokowania. Więc coś tutaj muszę wybrać na 25 obecnie. Dezorientacja. Wywołuje na danym obszarze oszałamiający błysk, który dezorientuje grupę wrogów przez 2 sekundy. Bardzo przydatne. Lub erozja. Przywołuje pulę energii, która zadaje obrażenia od mocy tajemnej równe 50% obrażeń od broni na sekundę. Jej broni chyba. Wrogowie pod wpływem zaklęcia otrzymują dodatkowo 15% obrażeń od wszystkich ataków przez 3 sekundy. Nie, to wolę dezorientację. Co prawda to jest 3 razy częstsze, ponieważ czas odnowienia tylko 15 sekund, a nie 45, ale dezorientacja fajniej będzie wyglądać. No i jak widzimy, to jest na pewno mądry wybór, skoro zaklinaczka tak twierdzi. Ona przecież jak na 1000-letnią kobietę musi być mądra. Co ja tutaj mam jeszcze? Zaklinaczka... Okej. Wciąż czekam. No tak, zapomniałem o tym. Jak nacisnę G, to mogę przyzwać swój sztandar. Na przykład wbić go na wrogu. Na jego truchle. Widzisz tego nieprzyjaciela? Wyprawmy go na inny świat. Z miłą chęcią. Gdzie się teleportowałeś? Poległ potężny przeciwnik! Tyle? Okej, mamy wskaźnik, gdzie iść. Rozpruwacze dusz! Oni potrafią zaleźć za skórę na większych poziomach trudności. Lub gdy sobie sam zrobisz większy poziom trudności, nie biorąc dobrego sprzętu. Hasta. Lubię żołnierzy z tej twierdzy, pomimo że niezbyt dobrze radzą sobie w walce. Co, nie patrzą na ciebie takim wzrokiem jak tamci? Z tamtego obozu? Oh yeah! Chwast potępiony!
wyrwę chwasta. Chwast wyrwany. Tak one tymi językami wyrywają mózgi spod czerepów. Tak jak w Resident Evil. Ten stwór, co miał mózg na wierzchu. Nasz GPS wskazuje, że gdzieś tam, ale jak tam dotrzeć? Może tędy? Jestem coraz potężniejszy. Tak jest. Co dostaliśmy? Strzał błyskawiczny do umiejętności wielostrzał. I czakram węża. A nie, to nie jest takie fajne. Ale zobaczymy oczywiście. Strzał bolasem. Nienasycona strzała. Rozpryskowa. Jeśli strzała przebije pierwszy cel, rozdziela się na kilka pocisków. 3. Ale pierwszy cel, więc nie ma tak, że nagle się namnoży mnóstwo. Zresztą zobaczmy sobie. Czakram? Czakram węża. Rzucony przez ciebie czakram porusza się powoli po łuku, zadając obrażenia od trucizny równe 203% obrażenia od broni wrogom na swojej drodze. Czyli po łuku, ale zadaje dwa razy większe obrażenia. Tamte zadawały 100%, ale były dwa. Ogień osłaniający pożegnalny prezent. Przy salcie w tył zostawiasz po sobie bombę, która wybucha, zadając obrażenia od trucizny równe 45% obrażenia od broni w promieniu 12 metrów po upływie 1,2 sekundy. Ogień osłaniający zadaje teraz obrażenia od trucizny. No, też sobie przetestujemy. Chociaż wolę shrapnel. Pociski... Czy ja miałem niewybrane nic? Chyba tak. Dobra, a tutaj co? Nic. Okej, coś może modyfikujemy tutaj? Trafienie krytyczne. Pewny strzał to z daleka, tak? Tak, jeśli nie ma wokół mnie wrogów. Maksymalna wartość nawiści. Co 10 sekund następny strzał unieruchomi cel. O, to sobie wezmę jako jedno. Jako drugie sobie wezmę... Przewagę taktyczną? Nie. O, na to czekam. Na zajadłą pogoń czekam. Więc... Teraz mam pewny strzał w tym miejscu. Szybkość ruchu. Niech będzie w takim razie skupienie. Okej, skupienie i udane łowy. Jakiś krab podniosłem. Ale nieważne. O, lepiej. Puste gniazdo po prostu. O, czakramy węża. Dobra. Mają moc. Te strzały. Rozszczepiły się właśnie po nim jednym. Dobra, nie tędy. Ach, skrzyneczka jakaś. Bardzo duża. Blada z przerażenia. Serce mi pęka na samą myśl o tym, co teraz przechodzi. No właśnie, Lei teraz podszeptują różne rzeczy. Jakie to jest słabe. No dobra, na idących z jednej strony może to być jakieś w miarę. Ale nie na takich. Dobra, ile to zadaje obrażeń? Wszystko? No właśnie, to wszystko? Tylko tyle obrażeń? Jak zejść tam? Okej. Dawaj. O, kiepskie to jest. Bolas jest to wiele lepszy. No już by ich nie było. Co jeszcze mamy w takim razie? Ogień osłaniający. Zobaczymy, co się stanie po odskoczeniu, czyli dam komuś się zbliżyć. No chodźcie. Jest bomba? Jest! Ale jakaś bardzo słaba. No tak, miała być słaba.
jak taka kulka z kolcami. Dobra, bez kitu. Muszę to wymienić. Kolczatka jest okej, okay, odskok jest okej, okay, ogień, szrapnel. Ogień, tak. Towarzysz, pająk. Ja w ogóle go miałem teraz? Nienasycona strzała. Pętający strzał też jest fajny. Ale jest fajny głównie w walce z bossami, jak nie chcę używać niczego specjalnego, nie chcę używać kolczatek. A jedynie pętać wroga razem jednocześnie z regenerowaniem sobie nienawiści. To jest fajne. Strzał bolasem biorę. Kula gromu? W ogóle nie testowaliśmy to, przetestujemy. Tutaj jest ok, szrapnel. Jocko, kolczatka, czakram, bliźniacze czakramy. Dobra. Tam jest przejście. Co ty zrobiłaś? Czekaj, śmierć! Yeah. Fajna jest ta animacja, taka kula się pojawia na wrogu, wybuchu. Trochę podobna do tej kuli, jak leveluje. Ta kula, jak leveluje, odpycha wrogów, niszczy przedmioty, które są wokół. I oczywiście mi tutaj wszystko robi na maksa z moich statystyk. Czyli życie, dyscyplina i nienawiść. Zorym! Zwany raperem. Wiele mnie to nauczyło. Halo, Anvil. Jakieś dwie peleryny dostałem. Tak. Jak się czujesz? Dobrze. A co? A, bo nic nie mówisz. Zaklinaczka teraz nas opuści. Niech łaska ci przyświeca. Dokładnie. Kilu jeszcze się pojawił. Dobra, lecimy dalej w takim razie. No. Nareszcie, Ripsento. Okej, lecimy. Już są mocniejsi. Drużynę opuścił sprzymierzeniec. Jeden, ten co tutaj stał, sobie zniknął. Teraz się przyda spowolnienie. Sprzymierzeniec, ale wrogowie rosną w siłę. Czysty obłęd. Gdzie jest czysty obłęd? Chcę to zobaczyć. Ej. No, pokaż mi czysty obłęd. Super, dzięki. A moment, jest tutaj coś takiego jak podsumowanie? Jest, czysty. 100 upadłych opętańców, zanim zdołają ją wybuchnąć. No cóż. Opętańce. Gdzie oni są? Gmach twierdzy. Ja tu walczę sam, bo właśnie z takimi gościami, którzy rzucają takim syfem, jest problem, jak walczy się na wyższych poziomach trudności. Jest kilku takich. Bo generalnie walka moją postacią przebiega w taki sposób, że jak dużo napiera, to ja muszę odchodzić. A jak odchodzę, to oni akurat sobie tam rzucają to. I trzeba bardzo inteligentnie odchodzić od nich. O, coś ciekawego. Założę sobie to. Dobra, coś tutaj więcej się dzieje teraz. A te pytańce, one mają w sobie coś wybuchowego, jakąś substancję. I dźgają się nożami w brzuch, żeby wybuchnąć.
No, teraz jest trudniej. Generalnie tutaj poziomy trudności są 4. Jest ten normalny, na którym my gramy. I oczekuje się, że jak ktoś skończy normalny, to jest koło 30 poziomu. Znaczy przy 30 przynajmniej. Jest potem, jak skończy się ten tryb, to można mieć poziom trudności koszmar. I z niego powinno się wyjść około 50 levelu. Moją drużynę opuścił sprzymierzeniec, ale wrogowie słabną. Jest rotacja, widać. Tych sprzymierzeńców. Następny poziom trudności to jest poziom piekło. I z poziomu piekło powinno się już wyjść z maksymalnym poziomem, czyli 60. Jednakże jest jeszcze jeden poziom trudności, który się rozgrywa tylko jak już masz poziom 60 postacią. Tylko wtedy na niego możesz wejść, no i oczywiście musisz skończyć piekło. I na poziomie Inferno, bo tak on się nazywa, do drużyny dołączył nowy sprzymierzeniec. Jest... Wrogowie rosną w siłę. Wszyscy wrogowie są 6-7 razy mocniejsi od wrogów na poziomie piekielnym. Czyli sporo. Jeszcze tam jest coś takiego, że jak nie zabijesz szybko stwora, to rośnie mu wskaźnik takiego rage'u, nienawiści, który zwiększa jego umiejętności i obrażenia. Więc im dłużej bijesz się z jakimś gościem, tym gorzej ci idzie. Musisz w miarę szybko rozwalać ich, ponieważ po jakimś czasie stają się po prostu niezniszczalni dla ciebie. Najbardziej trzeba uważać, jak masz postać hardkorową przy takich gościach. Nie możesz walczyć za długo, bo jak grasz na postacią hardkorową, to nie ma czegoś takiego jak wskrzeszanie się. Nie wiem, czy już opowiadałem, ale jak masz co najmniej 10 level, możesz zacząć tryb hardcore. Jak masz tryb hardcore, znaczy musisz stworzyć nową postać hardkorową i nie możesz wtedy zginąć, ponieważ nie możesz kontynuować wtedy gry tą postacią. Postać jest wtedy przenoszona jako zabita do takiej galerii sławy. Nazywa się Hall of Heroes. I nie możesz kontynuować gry. Jedna śmierć. Wtedy punkty HP są najważniejszą statystyką. Zdradza się strach. Jeszcze o tyle to jest trudniejsze, że nie ma tam w ogóle dostępu do domu akcyjnego za normalne pieniądze oraz cała skrytka, jaką masz na innych postaciach zwykłych, nie jest dostępna z postaci hardkorowych. Oni mają oddzielną skrytkę. Dobra, coś tutaj do identyfikacji. Pojawiło się coś nowego tutaj w dzienniku. Nie, to było. Lista. Demoniczny trzęsiciel, czy to to? Zazwyczaj ich przybycie zwiastują piekielne wstrząsy. Behemoty owe poruszają się wolno i ociężale, łukąc potężnymi pięściami w ziemię. Wiele twierdz wzięło się pod naporem ich miażdżących uderzeń. Jeszcze więcej przeciwników piekła padło ofiarą ich gniewu. Modlę się, by nikt więcej nie pojawił się w naszym świecie. No cóż, w świecie sanktuarium pojawiają się różne rzeczy. O, wszyscy mi zginęli. Skrzeszę ich zaraz. W walce z pierwszym bossem, rzeźnikiem, ja w ogóle sfailowałem tragicznie, ponieważ nie wiedziałem, że wtedy mogę wskrzeszać gości w walce. W walce z bossem. Poprzednie walki nie pokazywały mi tego, że mogę coś takiego zrobić. Nigdy wcześniej nie widziałem. Myślałem, że w walce z bossem jest o tyle poziom trudniejszy, że nie można. Ale można! Więc to ważna rzecz, o której muszę pamiętać przy następnych walkach. O, panowie ładny desant zrobili.
Mamy tutaj dwóch barbarzyńców, Iluzana i Killu. Oraz jeszcze jednego łowcę demonów tutaj na 27 poziomie. CMDR Murphy. Commander Murphy. Akurat tak stali, że nie mogłem im nic zrobić. Czy tutaj gdzieś jest pokazane? Nie. Szkoda, że nie można pingów na mapie pokazywać. Tak jak w WoWie jest i w Warcraftcie trójce. Że można nacisnąć na mapę i wtedy wszyscy w teamie widzą ten ping po prostu. Takie coś, co pulsuje. Dzięki temu można bardzo łatwo się dogadywać bez mówienia ani pisania niczego. Po prostu pingujesz i jak ktoś widzi, że tam jest jakiś teren, do którego można iść, a jeszcze nie jest sprawdzony, albo jest sprawdzony, a my nie wiemy gdzie iść wszyscy, no to wiadomo co robić. Wampiryczna hasta rzezi. Poczuj mój gniew! A też dzięki temu można właśnie bardzo szybko pokazywać komuś, że na przykład mamy problemy z kimś. Na przykład pinguje się na siebie. I tyle. Ludzie widzą ten ping, widzą, że pingujesz na siebie, bo widzą też kto pinguje. Jakiś krap non-stop biorę. I wtedy mogą ci pomóc, jak są blisko i się skapną, co chodzi. Przybywasz za późno. Mój wygłodniały sługa jest już w twierdzy. Pożre twoje truchło i twych przyjaciół. Poziom trzeci, podziemia twierdzy. Ha, no tak, demoniczny trzęsiciel to jest takie coś, co... O, nie mieści się w drzwiach. Ciekawe, jak tu weszło. To jest takie coś, co ma taką właśnie osłonę. O! I w tym momencie, jak ma osłonę, prawie nic mu nie zadaje się obrażeń, o ile się jakiekolwiek zadaje. Zresztą trzeba zobaczyć, czy lecą tam napisy z obrażeniami. Trzęsiciel. Dobra, pomogę tam. Z szybkimi zerwiłbami. Fajnie wygląda. Mac Murphy. To dlatego, że aktywował to coś. Ten tryb, jak to się nazywa? Ta umiejętność? Tutaj gdzieś było. Moc cieni. Nocna zmora. To opisywałem wcześniej. W zasadzie nie muszę tutaj brać za bardzo rzeczy. Tylko te niebieskie rzeczy będę brał. O, i wybrakowane rubiny, bo to się zawsze opłaca. O, za kasą nie będę chodził. Tam. O! Czarnogrzyb mózgotrzep! On ma odrzucenie. Cóż, nie przydało się przeciwko nam to. Kości do gry, skupienia. Generalnie też są do tych postaci hardkorowych... O, spiżarnia. Do postaci hardkorowych specjalne achievementy. Zresztą nic dziwnego. Dobra, lecimy do spiżarni. Tutaj będzie gnom. To przez ciebie zginął Belial. Z bezgraniczną przyjemnością odgryzę mięso z twoich kości.
Gom! Myślałem, że gnom, że naprawdę. Zapamiętałem, że gnom on się nazywa. Dobra, nasz pończyk jest wyciągnięty, co ja mogę mu to... on... Męczą go gazy. Drogi gazowniku. Władca obżarstwa. Nic dziwnego, że w spiżarni go znaleźliśmy. Ciekawe, czy w ogóle by wyszedł ze spiżarni. Pewnie dopiero po tym, jakby zeżarł wszystko. Co ty taki nieruchawy? Żgnął na mnie jakimiś glutami. Kwasowy śluz. Niestrawności? Nodachi. A Nodachi to jest taki bardzo długi miecz samurajski, o wiele dłuższy od katany. On jest największym z przybocznych Azmodana. Posiada aż 4 paszcze. Niepohamowany apetyt jest niewątpliwie jego najsilniejszą bronią. Jego żółć i trujące ekskrementy są równie zabójcze. Kiedy ostatni raz widziano, jak walczy, władca obżarstwa pochłonął 500 aniołów w całości, wraz z włóczniami. A jednak nie mogę tutaj. No cóż, może w walce bym mógł. Dobra, teleportuję się do miasta? Pewnie on był naciśnięty, a tylko nie zaakceptował wskrzeszenia i tyle. Puste zwycięstwo nad bezużytecznym narzędziem. Opóźniasz jedynie nieuniknioną porażkę. Wasze mury nie stały się mocniejsze, a nasze ataki nie będą słabnąć. Kamień i tak będzie mój! Dobra. Coś przyda się posprzedawać. I użyjmy silnika. Usuń. To by się przydało, zobaczyć, co to jest. Dobra, na razie tutaj nic nie mam. Dla niego do roboty. Zostawię tak. Sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Nie wszyscy możemy być wojownikami. Ktoś musi sprzedawać ekwipunek. Tak mówi, się tłumaczy. Momencik, czy ja nie sprzedałem przypadkiem amuleciku, który był lepszy? Ze zbrojowni zaczęły dobiegać straszliwe hałasy, więc Tyrael poszedł to sprawdzić. Powiedział, żeby cię tam przysłać, kiedy wrócisz. 10 obrażeń, 90 życia. Dobra, wezmę życie. Niech będzie jak jest. Kości do gry skupienia też. Trzymaj sobie. Tracę nad nim panowanie! Mój lud przepadł, rozproszony na 4 wiatry. Ja... Jeszcze tutaj coś zrobię. Po pierwsze zidentyfikuję to. Okej, nie mam gdzie wsadzać, niech będzie na razie. Kamień dusz się uspokoił. Szał demonów został ujarzmiony. Owszem, lecz na jak długo? Zostało nam niewiele czasu. Musimy zaatakować Azmodana. Nie obawiaj się. Wytropię go w kraterze i naszpikuję jego żałosny łeb bełtami. I lecimy do tych, co są gdzieś tam. To nie byłoby rozważne. A nie mówiłem, Markusie? Przejdź przez bramę Areat. Dobra, więc tam trzeba się udać.
Zabezpieczyłem twierdzę bastionu. Ale ostateczna walka czeka mnie na otwartym polu. Tam, gdzie pojawią się machiny wojenne Asmodana. Dobra, w tym momencie ja muszę kończyć nagrywanie, więc spotkamy się już niedługo. O, zobaczcie, jak jednego takiego, co produkował te demony, tutaj zabito. Naszpikowano włóczniami. Dobra. Więc see ya!